Witam Państwa w następnej odsłonie Zakazanej Wiedzy. Dzisiaj przymierzymy niezwykle kontrowersyjny pejzaż. Pejzaż Holokaustu tego mniej znanego, czyli Holokaustu prawosławnych Serbów i Żydów w Chorwacji. Kto za tym stał? Kto operował takimi ludźmi jak Ante Pavelić? Czy, drodzy Państwo, Bank Watykański czerpał zyski z Holokaustu? Czy Franciszkanie organizowali obozy śmierci, które zamordowały ponad 500 000 ludzi? Tematem dzisiejszej audycji jest Bank Watykański, a ludobójstwo oraz rabunek, które według nich są zgodne z prawem międzynarodowym. Jest to szokująca sprawa Bank Watykański versus Alperin. Zacznijmy od ciekawej historii tego, w jaki sposób Pius XII miał zostać beatyfikowany, ale jednak coś w tym przeszkodziło. Drodzy Państwo, w 50. rocznicę śmierci Piusa XII odżyły nadzieje na jego beatyfikację. Proces beatyfikacyjny zaczął się w roku 1990. Oficjalnie, nieoficjalną przyczyną zwlekania z beatyfikacją była obawa przed pogorszeniem się stosunków z Izraelem, gdzie Watykan zabiega o podpisanie konkordatu regulującego prawo własności do 6 kościołów oraz gwarantującego przywileje podatkowe. Papież poruszył tę sprawę w rozmowie z prezydentem Izraela Szymonem Peresem. Co ciekawe, Szymon Peres według mojej wiedzy jest oczywiście masonem 33 stopnia, do tego jest trenowany przez jezuitów jeszcze w Polsce. Podczas swej niedawnej podróży apostolskiej, zwanej w Polsce pielgrzymką, Watykan negocjuje sprawę konkordatu z Izraelem, zwanego porozumieniem ekonomicznym. Co jest też bardzo znamienne i ciekawe, jeżeli Państwo o tym wiedzą lub też nie, Watykan dostał od Izraela dosłownie za darmo w 1993 roku w ramach porozumienia obu stron górę świątynną. Tak jest, tą samą górę świątynną, na której znajduje się meczet Al-Aqsa, oraz na której ma być wbudowana według Apokalipsy trzecia świątynia w Izraelu, trzecia świątynia Salomona. Co jest bardzo ciekawe, obecnie na onet.pl ukazała się wiadomość, która pokazała taką ciekawostkę, że rodzina Rockefellerów, a dokładnie David Rockefeller, 93-letni superbankier, osoba stojąca praktycznie za wszystkimi bardzo ciekawymi machinacjami w XX wieku, od planu Marszala po finansowanie Adolfa Hitlera, po wspieranie Józefa Stalina, po słynną misję jezuicką do Rosji w roku 1923, która miała oczywiście odbudować Rosję, która została zniszczona przez bolszewików. Państwo wiedzą lub też nie wiedzą, cała Rosja sowiecka operowała na amerykańskich pieniądzach, amerykańskich patentach i amerykańskim sprzęcie. Sprzęt ten oczywiście musiał być w pewien sposób naprawiany, musiał być naprawiany przez serwisantów, a serwisanci musieli przyjeżdżać do Rosji sowieckiej, oczywiście ze Stanów Zjednoczonych. Już Józef Stalin mówił, że 2/3 przemysłu zawdzięczamy pomocy amerykańskiej. Dlaczego tak się dzieje? Jest to bardzo ciekawe. Powinniśmy także pomyśleć o tym, kim są ci majętni bankierzy, którzy finansują przeróżne wydarzenia z historii, i to z historii powszechnej, które znamy. Ci ludzie są rycerzami maltańskimi. Kim są rycerze maltańscy? O tym może powiedzmy sobie potem. No i oczywiście zachęcam Państwa, żeby dzwonić do audycji Zakazana Wiedza, tylko u nas odkrywamy naprawdę nieznane karty historii, pokazujemy prawdziwą alternatywę dla alternatywnych mediów. Tylko tutaj poruszamy kwestie Watykanu, kwestie Rzymu, kwestie rycerzy maltańskich, rycerzy Kolumba, potężnych organizacji takich jak Opus Dei czy jezuici, które swoją drogą muszą mieć ogromne wpływy, jeżeli popatrzymy na ludzi, którzy należą do tych organizacji. Ja są to tacy ludzie jak chociażby Lord Rothschild, Rockefeller, Henry Kissinger i wielu, wielu innych bardzo znanych, potężnych ludzi. Ale przejdźmy dalej do tej narracji związanej z tym procesem Alperin versus Bank Watykański. Tak więc ten konkordat z Izraelem, zwany porozumieniem ekonomicznym, już od 10 lat ma zostać podpisany, od marca roku 1999.
Następna runda negocjacji odbędzie się 10 grudnia w Watykanie. Jakkolwiek perspektywa podpisania długo oczekiwanego porozumienia ekonomicznego wydaje się w zupełności wyjaśniać problemy Eugenio Pacellego. Eugenio Pacelli jest to prawdziwe nazwisko papieża Piusa XII. Eugenio Pacelliego z dostaniem się do grona beatyfikowanych. Jego słynne milczenie wobec Holokaustu raczej nie jest największym problemem, jaki ma z nim jego następca. To bowiem zawsze można wyjaśnić obawą przed większym złem, w czym jego adwokaci doszli już do perfekcji oczywiście. Czyli tutaj oczywiście o wielkie zagrożenie komunizmem. Jest niestety gorzej i może to całkiem pogrzebać szanse na beatyfikację. Pius XII był osobiście odpowiedzialny za ludobójstwo co najmniej 500 000 prawosławnych Serbów, Żydów i Romów w Chorwacji, Bośni i Krainie przez zbrodniczy reżim Ustaszy w latach 1941-45. Ustaszy, drodzy Państwo, to jest nazwa tej złowrogiej organizacji, oznaczało po prostu akcję katolicką. Jest to bardzo ciekawe, kim byli ci Ustasze, ale do tego jeszcze przejdziemy, podpierając się różnymi ciekawymi dokumentami historycznymi. Tak więc ci Ustasze byli wspierani i organizowani przez zakon franciszkanów przy pełnej wiedzy Watykanu. Aktywnie uczestniczyli też w rzeziach, m.in. w obozach koncentracyjnych w Jasenowacu, gdzie zamordowano ponad 700 tysięcy osób. Ofiarom rabowano tam kosztowności, które stawały się potem znane jako złoto Ustaszy. Trafiły one następnie do Banku Watykańskiego i zostały wykorzystane do zorganizowania szczurzej drogi, kanału przerzutowego zbrodniarzy i nazistów do Ameryki Południowej. Drodzy Państwo, kto to robił? Robił to biskup rzymskokatolicki o nazwisku Hudal. Co jest bardzo ciekawe, kto przyjmował w Patagonii, w Argentynie tych wszystkich nazistów, tych zbrodniarzy z SS? Kto to robił? Robił to Juan Perón, który był także rycerzem maltańskim. Widzimy, rycerze maltańscy są praktycznie wszędzie. Jest to bardzo ciekawa sprawa. To jest cytat, który wypowiedział William Dorridge. Ze złota wyrwanego z zębów członków mojej rodziny Watykan sfinansował ucieczkę nazistów do Argentyny. To jest dopisek, powiedział William Dorridge, dochodzący obecnie sprawiedliwości po ponad 60 latach. Lider Ustaszy Ante Pavelić był czule przyjmowany w Watykanie przez Piusa XII, który go nazywał drogim synem. I podczas gdy jego ludzie zajęci byli ludobójstwem, napominał go, by wprowadził w Chorwacji zakaz aborcji. Pius XII był dokładnie informowany o eksterminacji i przymusowych nawróceniach przez swojego legata Marcone oraz arcybiskupa Zagrzebia Alojzego Stepinaca, skazanego po wojnie na 16 lat więzienia za zbrodnie wojenne. Kiedy wyszedł z więzienia po 6 latach, Pius XII nie zapomniał o nim i w roku 1952 awansował go do kardynała. Czyli za to, że przewodniczył temu ludobójstwu, został mianowany kardynałem. Tak jest. Ostatni papież, który nosił się w lektyce, mając dokładny obraz sytuacji, błogosławił Ustaszy aż do ich upadku w maju 1945 roku. Akcja przymusowych nawróceń, drodzy Państwo, opłaciła się. By uniknąć wyrafinowanych tortur, do grona ludu Bożego przystąpiło 300 tysięcy osób, nie licząc korzyści z uniformizacji społeczeństwa. Co ciekawe, w jaki sposób ci oto Ustasze nawracali ludzi. Oczywiście, pierwsza sprawa to odcinanie głów piłą. Następnie te głowy nosiło się ze sobą i pokazywało takim niepokornym, oczywiście według Tomasza Zakwinu, heretyką, a nie jest grzechem zabić heretyka. A Watykan uznał to za swoją prawdę i do teraz jest to obowiązujące jako sobór trydencki. Po angielsku warto sobie wygooglować Council of Trent. I ten sobór trydencki zabraniał trzech rzeczy. Wolności słowa, wolności wyznania i wolności sumienia, czy po prostu wolności myślenia. Każdy papież do teraz, który zasiada na tronie, jest tym monarchą, jest tą korporacyjną głową stanu
którym jest Watykan. Watykan swoją drogą to jest miasto, natomiast stolica apostolska to jest rząd Watykanu. I właśnie ten papież jest taką osobową korporacją, jest istniejącą osobą, która jednocześnie jest korporacją. To jest bardzo ciekawa sprawa zresztą. Zresztą papas po łacinie oznacza wrota, wrota do świata okultystycznego. Ale przejdźmy dalej do tej akcji przymusowych nawróceń. I właśnie ta akcja skończyła się różnymi przerażającymi aktami barbarzyństwa, chociażby takimi jak obcinanie ludziom kończyn, jak tratowanie ludzi na śmierć, jak przeróżne, przerażające tortury, bardzo przypominające tortury, które świat mógł oglądać podczas mrocznych wieków inkwizycji. Jest to bardzo ciekawe, że takie same tortury, jak inkwizycja, stosowali chociażby Sowieci w Lubiance. A jeżeli Państwo myślą, że Sowieci nie mieli żadnego związku z Rzymem, to są Państwo w absolutnym błędzie, gdyż Aleksander II, bardzo odważny car, wygnał jezuitów. Natomiast, co jest bardzo ciekawe i znamienne, Lenin, kiedy w 1922 roku ustabilizował sytuację w kraju, na nowo przyjął jezuitów do Rosji. Drodzy Państwo, gdzie jezuici mieli swoją siedzibę w Rosji? Państwo zgadną. W Lubiance. Tak jest, w Lubiance. Tam gdzie poczeka. Ale to nieważne, to jest przypadek oczywiście. Tak więc zbrodniarze wojenni wiedzieli jednak, gdzie szukać ratunku. Tuż przed upadkiem zrabowane ofiarom złoto ustaszy zostało wywiezione 10 ciężarówkami do konfraterni franciszkanów świętego Hieronima w Rzymie. A jest takie przysłowie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Może jest to bardzo dosłowne przysłowie. Która stała się azylem dla ustaszy po wojnie. Na miejscu czekało na nich dwóch dygnitarzy kościelnych. Pierwszym był funkcjonariusz reżimu, ojciec Krunosław Draganowicz. Mianowawszy wizytatorem apostolskim, wizytatorem apostolskim w Chorwacji. Drugim, rasista i sympatyk ustaszy, skarbnik franciszkanów, ojciec Dominik Mandić. Ante Pawelicz i jego kamraci zostali ukryci w różnych budynkach kościelnych na terenie Rzymu do czasu przerzucenia do Ameryki Południowej. Przed ucieczką Pawelicz wielokrotnie spotykał się z późniejszym Pawłem VI, monsignorem Montinim. Przed śmiercią błogosławieństwa udzielił mu zaś Jan XXIII. Co nam to przypomina? Przypomina nam to śmierć Adolfa Hitlera. Adolf Hitler oczywiście nie umarł, uciekł. Dożył późnych lat starości w farmie w Argentynie. Jednakże symboliczny pogrzeb odbył się przy użyciu trzech księży rzymskokatolickich i papież Pius XII wspominał go jako dobrego chrześcijanina oraz obrońcę wiary. Warto sobie to wygooglować, można to sprawdzić. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że złoto ustaszy szacuje się na 200 milionów franków szwajcarskich w cenach z 1945 roku, aż dziw, że on sam jeszcze nie został beatyfikowany. Kościół za wiedzą i aprobatą Piusa XII wykorzystał majątek pomordowanych, by pomóc uciec ich oprawcy. Pomyślmy, w jaki sposób trzeba być zdeprawowanym, ażeby zrobić coś takiego. Jednakże powinniśmy zadać sobie kolejne pytanie. Jeżeli ci oprawcy uciekli dzięki temu złotu, uciekli na przykład do Ameryki Południowej oraz dzięki operacji Paperclip uciekli do Ameryki Północnej, czy zostawili tam tych nazistów zupełnie bez opieki? Powiedzieli im, bawcie się dobrze, możecie teraz żyć nowym życiem? Przecież ci naziści, drodzy Państwo, musieli się ukrywać, nie mieli pieniędzy. Potrzebowali domów, potrzebowali pieniędzy na życie w ukryciu. Oni nie mogli normalnie pracować. Potrzebowali pieniędzy, potrzebowali organizacji. Kto mógł organizować te rzeczy? Przecież przerzut ten odbywał się dzięki ludziom z OSSS. Co ciekawe, OSSS jest pierwowzorem dla CIA. I to OSSS zatrudniało takich wielkich rycerzy maltańskich, jak chociażby Dziki Bill Donovan czy Allen Dulles, którzy następnie tworzyli Centralną Agencję Wywiadowczą, czyli CIA. Ci ludzie wszyscy byli bardzo prominentnymi rycerzami maltańskimi. Co jest niezwykle ciekawe, szefem rycerzy maltańskich jest w Stanach Zjednoczonych zawsze
kardynał Nowego Jorku, którym w tamtych czasach był Francis Spellman, uważany przez niektórych za najpotężniejszego człowieka w Stanach Zjednoczonych w tamtych czasach. Jest to bardzo ciekawa sprawa, którą jeszcze zgłębimy, ale wróćmy do tego procesu i tego, co leży właśnie u przyczyn tego procesu. Oczywiście Watykan przez wiele lat ukrywał kompromitującą prawdę. W roku 1998 amerykański Departament Stanu wydał raport wiceministra Stuarta Eisenstata, znanego jako Eisenstat Report, warto sobie wygooglować. Rozpoczęło to wieloletni proces w San Francisco, Alperin, przeciwko Bankowi Watykańskiemu i Zakonowi Franciszkańskiemu, który prawnicy kościelni chcieli storpedować za wszelką cenę. Dowodem w sprawie jest raport agenta specjalnego amerykańskiego kontrwywiadu Williama Gowena z 1947 roku, w którym napisał, że ojciec Krunosław Draganowicz powiedział mu, iż skarb Ustaszy załadowany na 10 ciężarówek został zdeponowany w Banku Watykańskim, a reżim Pawelicia cieszył się ochroną najwyższych władz Kościoła. Gołen napisał także, że dowódcą konwoju był pułkownik Ustaszy Iwan Babić. Używając wszystkich możliwych kruczków prawnych i składając apelacje przez kolejne instancje do Sądu Najwyższego, prawnicy pozwanych doprowadzili do przeciągania spraw proceduralnych przez 10 lat, w czasie których zmarła większość skarżących, bo pozew, drodzy Państwo, jest zbiorowy. Obecnie została ich tylko garstka. Kiedy odejdzie ostatnia ofiara, łatwiej będzie twierdzić, że te dotąd nie osądzone zbrodnie nigdy nie miały miejsca. Franciszkanie i Bank Watykański zażądali, by raport Gowena nie był publikowany. Oczywiście. Przedostał się jednak do prasy w roku 2006. W efekcie bank osiągnął tyle, że nie jest oskarżony o zbrodnie wojenne i łamanie praw człowieka, a jedynie o kradzież majątku. To rozgraniczenie sprawia, że nie można w sądzie mówić o tym, że Kościół katolicki aktywnie uczestniczył w masakrach, a tym samym udowodnienie zarzutów będzie trudniejsze. Ogłosił także, że wszystkie dokumenty dotyczące tej sprawy zostały zniszczone. Proces opiera się więc na dokumentach spoza źródeł kościelnych. Wskazują one także, że pod koniec II wojny światowej Bank Watykański pośredniczył w wyprowadzeniu pieniędzy z niemieckiego Reichsbanku. Co ciekawe, Reichsbank był kontrolowany przez masona 33 stopnia. I tu jest mowa, że Hitler niby walczył z masonerią? Do kontrolowanych, drodzy Państwo, przez nazistów banków szwajcarskich. A jeżeli Państwo nie wiedzą, to banki szwajcarskie są miejscem, gdzie prawdziwe grube ryby trzymają swoje własne pieniądze. Tacy ludzie jak chociażby Warburgowie, Schiffowie, Morganowie, czy Kanowie, czy Lebowie trzymają swoje pieniądze w Szwajcarii. A jednym człowiekiem, który może zarządzać audytu banków szwajcarskich, jest papież. To jest bardzo ciekawe. Dlatego wokół papieża stoi gwardia szwajcarska. Banki szwajcarskie i szwajcarska sieć finansjery chroni papieża. Miało to posłużyć do sfinansowania szczurzej linii i operacji Odessa bez zostawienia śladów, na które mógłby wpaść kontrwywiad aliantów. Sprawa ta i toczący się w San Francisco proces, który wkrótce wyjdzie z etapu formalnego i zacznie być rozpatrywany, mogą nie tylko oddalić sine di beatyfikację Piusa XII, ale uderzają także w innego kandydata do kultu, Pawła VI, wymienianego w pozwie, jako Monsignor Montini. Był przełożonym Draganowicza, który kierował przez wiele lat po wojnie pomoc Ustaszom i nazistom. Jest to także zła wiadomość dla Jana Pawła II, który miał być beatyfikowany zbiorowo ze swoimi poprzednikami umoczonymi w zbrodnie. Oczywiście, jak wiemy, Jan Paweł II został beatyfikowany, a artykuł, który tutaj czytamy, jest troszeczkę starszy. Jednakże, drodzy Państwo, co jest podstawą tego, o czym tutaj mówimy? Jaka jest historia tego zbrodniczego reżimu? Powinniśmy
dojść do źródeł, ażeby zrozumieć cały proces historyczny, który zaprowadził nas do tego procesu. Czy naprawdę ci ludzie dopuścili się tych zbrodni? Czy, drodzy Państwo, naprawdę faszyzm jest reżimem, który odpowiada najbardziej koncepcjom Kościoła Rzymu? Powinniśmy oczywiście zwrócić się jako badacze do źródeł, ażeby zrozumieć, czy naprawdę tak było. I to jest bardzo ciekawe. Główny organ prasowy jezuitów, Civilta Cattolica, czyli społeczeństwo katolickie, mówi otwarcie. To jest cytat. Faszyzm jest reżimem, który odpowiada najbardziej koncepcjom Kościoła Rzymu. To cytat z książki Days of Our Years Piera van Passena. Czyli, drodzy Państwo, jeżeli faszyzm jest reżimem, który odpowiada najbardziej koncepcjom Kościoła Rzymu, to musimy zadać sobie pytanie, czym jest faszyzm? Faszyzm, drodzy Państwo, jest ideologią polityczną, wywodzącą się oczywiście z Rzymu, będącą tym samym, co korporacjonizm. Mussolini mówił, że faszyzm jest tym samym, co korporacjonizm. Faszyzm zakłada jednego wodza, zakłada połączenie państwa i kościoła. Bo co ciekawe, Mussolini, który nie był nawet ochrzczony, był człowiekiem, który przywrócił papiestwu ich państwo. W traktatach laterańskich w roku 1929 Mussolini przywrócił państwo kościelne papieżowi, które zostało mu zabrane podczas Risorgimento, czyli zjednoczenia Włoch przez masonów. Jest to w ogóle inna ciekawa historia. To jest tak zwane wojska piemonckie. Jest mowa o ofensywie piemonckiej. Czyli zwróćmy uwagę na to stwierdzenie, że ten faszyzm jest reżimem, który odpowiada najbardziej koncepcjom Kościoła Rzymu. I teraz powinniśmy zadać sobie pytanie o światowy spisek. Ludzie mówią o światowym spisku żydowskim, mówią o protokołach mędrców Syjonu. Powinniśmy sobie zadać teraz podstawowe pytanie. Skąd wzięła się ta koncepcja? Kto pierwszy wyszedł z koncepcją jednolitego światowego spisku Żydów? Drodzy Państwo, w roku 1880 zrobiła to Civilta Cattolica, organ jezuitów. Tak samo, jeżeli mówimy o protokołach mędrców Syjonu, nie zostały one napisane przez mędrców Syjonu, tylko przez Maurice'a Joliego we Francji. A podobnymi pamfletami posługiwali się, drodzy Państwo, jezuici w walce z heretykami. Więc powinniśmy zwrócić uwagę na to, kto nastawia nas w odpowiedni sposób do sionizmu. Mówi się, że sionizm jest tym samym, co bycie Żydem czy bycie judaistą. Jest to absolutna bzdura. Sionizm jest niereligijnym ruchem politycznym. Jeżeli chcesz być sionistą, nie musisz być Żydem, nie musisz wyznawać religii judaistycznej. Jest to czysto socjalistyczny, ateistyczny, rasistowski, faszystowski ruch polityczny, który wziął się, drodzy Państwo, z Niemiec i z Szwajcarii, nie od żadnych Żydów, drodzy Państwo. Czyli mówiąc, że ludzie, którzy zakładali ten ruch, byli rycerzami maltańskimi. Człowiek, który finansował ten ruch, czyli oczywiście Rothschild, był rycerzem maltańskim, a niektórzy twierdzą nawet, że był jezuitą. To jest bardzo ciekawe. Czyli przejdźmy dalej do cytatów. Tutaj mamy ciekawy cytat z książki Watykan przeciwko Europie autorstwa Edmonda Parisa. Możemy tutaj przeczytać na stronie 15. W roku 1922 papież Pius XI przewidział tiarę. Papiestwo przegrało pierwszą wojnę. Było u progu przygotowań do drugiej. Co ciekawe, drodzy Państwo, jak popatrzymy na wojnę pierwszą i drugą światową, czyli jak to było? Od 1914 do 1945, czyli praktycznie mamy drugą wojnę 30-letnią. Wojna 30-letnia została rozpętana przez jezuitów, drodzy Państwo. To jest bardzo ciekawe. Więc cytujmy dalej. Co działo się w Europie między tymi dwiema masakrami? We Włoszech miały miejsce tajne negocjacje między agentami papieskimi i Mussolinim, człowiekiem opatrzności. Wobec księdza Don Sturzo, szefa grupy katolickiej, orzeczono pełne prawa do ducze w listopadzie 1922 roku. Wtedy nadszedł traktat laterański, aby przypieczętować unię faszyzmu z papiestwem. Podbój Etiopii, pobłogosławiony przez kler, i Wielki Piątek roku 1939, agresja przeciwko Albanii.
W Niemczech, drodzy Państwo, nuncjusz papieski w Berlinie, monsignor Pacelli i Franz von Papen, który był oczywiście rycerzem maltańskim, który wyprowadził do władzy nie kogoś innego, tylko Adolfa Hitlera. Drodzy Państwo, jeżeli Państwo chcą prześledzić historię faszyzmów, zwróćcie uwagę na ludzi, którzy doprowadzają do władzy wielkich faszystowskich wodzów. To są zawsze rycerze maltańscy. Warto to sprawdzić. Czyli Franz von Papen, wtajemniczony szambelan papieża, poparł Unię z Rzymem i skoncentrował się na obaleniu Republiki Weimarskiej. Niemieccy katolicy byli wrogo nastawieni do nazizmu, ale wiedzieli, że sam papież jest pozytywnie usposobiony do Hitlera. Była taka słynna książka Johna Cromwella, Hitler's Pope, czyli papież Hitlera. Jednakże ja bym to troszkę odwrócił logicznie i powiedział Führer papieża. W konsekwencji czego katolickie centrum, będące osią wszystkich większości parlamentarnych, opowiedziało się 30 stycznia 1933 roku za pełnymi prawami dla Hitlera. Po tej operacji, tak jak we Włoszech, szybko miała miejsce ratyfikacja porozumienia, które było najkorzystniejsze dla kościoła rzymskiego. Episkopat niemiecki zaprzysiągł swoją wierność Führerowi oraz organizacji młodzieży katolickiej. W Hiszpanii dziewica objawiała się tu i tam, a oblicze Chrystusa wylewało łzy. To były niezaprzeczalne znaki tego, że Republika wraz ze swoim świętokradczym reżimem nie będzie istniała długo. 31 marca roku 1934 podpisano Pakt Rzymski, który zagwarantował wsparcie Mussoliniego i Hitlera dla rebelii. Święta wojna wybuchła. W roku 1937, w środku wojny, Watykan prawnie uznał rząd Franco, który był znany jako obrońca wiary. Co ciekawe, przez państwo Franco, które było neutralne podczas wojny, uciekło bardzo dużo faszystów do oczywiście Ameryki Południowej, do wybrzeży Patagonii, gdzie chociażby uciekł Adolf Hitler z Bormanem i innymi znanymi nazistami, co zresztą omówimy potem. Swojego męczennika, którego później odznaczono najwyższym orderem Chrystusa. Błogosławione niech będą strzelby, jeżeli towarzyszą im kwiaty kazy. Tak mówili na temat Franco. Niedługo potem działania katolików rozszerzyły swoją tyranię na całe zburzone państwo. Pax Christi. Jest to niezwykle mocny i ciekawy cytat. Ale pomyślmy, czy jacyś inni historycy mówią to samo na temat dojścia do władzy samego Führera. Dlaczego oczywiście mówimy tutaj o samym Führerze, jeżeli powinniśmy mówić o Chorwatach i o Ustaszach? Ano dlatego, że chorwackiego faszystę i pochlawnika, czy inaczej wodza po chorwacku, czy też Führera, wodza także, mianował sam Adolf Hitler, więc powinniśmy wiedzieć, kto doprowadził do władzy Adolfa Hitlera, kto za nim stał, kogo naprawdę bał się Adolf Hitler i, drodzy Państwo, przez kogo Adolf Hitler mógł przekazać władzę kościoła oczywiście na pochlawnika Pawelicie. Ano Edmund Paris w roku 1965 napisał swoją książkę The Secret History of the Jesuits, czyli Sekretna Historia Jezuitów. W niej napisał tak. Hitler doszedł do władzy dzięki głosom katolickiego centrum, partii rządzonej przez jezuitę Ludwiga Kassa. Co ciekawe, po dojściu do władzy Hitlera Ludwig Kass od razu uciekł do Watykanu i nigdy nie wrócił już do Niemiec. Zaledwie 5 lat wcześniej, w roku 1933, ale większość celów cynicznie wyjawionych w Mein Kampf było już zrealizowanych. Ta książka została napisana przez jezuitę ojca Stempfle, a podpisana przez Hitlera, bo to zakon jezuitów udoskonalił słynny pangermański program opisany w tej książce, a Hitler się pod nim podpisał. Bardzo mocne twierdzenia. Tak samo jak to twierdzenie. Widzę w Himmlerze naszego Ignatiusa Loyola. Ignatius Loyola, oczywiście, drodzy Państwo, był założycielem zakonu jezuitów, pierwszym czarnym papieżem, pierwszym generałem Towarzystwa Jezusowego.
I to, drodzy Państwo, jest cytat przypisywany oczywiście nikomu innemu, tylko Adolfowi Hitlerowi. Następny cytat. Nauczyłem się bardzo dużo od zakonu jezuitów, powiedział Hitler. Aż po dziś dzień nic nie było tak potężne, jak hierarchiczna organizacja Kościoła katolickiego. Zaadoptowałem wiele z tej organizacji do swojej własnej partii. Zdradzę Ci pewien sekret. Zakładam zakon, a w nim wychowam młodzież, która zadrży podstawami świata. Wtedy Hitler przestał mówić. Powiedział tylko, że więcej nie może nic powiedzieć. Oczywiście chodziło Hitlerowi, drodzy Państwo, o SS. Ten tajny zakon, który był modelowany właśnie na modłę jezuitów. Na modłę tego najpotężniejszego kontrreformacyjnego zakonu Kościoła katolickiego. To jest cytat z książki Hermana Reuschinga, byłego narodowego socjalisty, szefa rządu w Danzig. Hitler i ja, Paryż, 1939 rok. Teraz przejdźmy do kolejnego ciekawego człowieka, G. Gordon Liddy. Był znanym agentem FBI, absolwentem jezuickiego Fordham University. Teraz powinniśmy powiedzieć troszeczkę na temat edukacji. Edukacja jest podstawą budowania społeczeństwa, drodzy Państwo. Jeżeli edukujesz odpowiednio liderów, liderzy będą w odpowiedni sposób zachowywać się, kiedy osiągną wiek dojrzały. Właśnie w taki sposób zawsze działali jezuici. Dlatego jezuici posiadali całe szkolnictwo, żeby móc w odpowiedni sposób kształtować ludzi, urabiać ich jak wosk. Stąd też wielka ilość obecnych liderów pochodzi z takich uczelni jak chociażby Fordham University, Georgetown University, Stonehurst University i wiele innych, Loyola College i tak dalej. Są to jezuickie twierdze, są to uniwersytety, które kształcą przyszłe kadry dla świata. Chociażby taki Barroso czy też Von Rompuy byli kształceni gdzie? Byli oczywiście kształceni przez jezuitów. Barroso chociażby w Georgetown. Już nie mówiąc chociażby o obecnym prezydencie Francji, Hollandzie, który też był kształcony przez jezuitów. Możemy tak dalej ciągnąć ten temat. Przecież tak samo Stalin, tak samo Castro, tak samo, drodzy Państwo, kto tam jeszcze był z takich znanych nazistów? No oczywiście Goebbels i tak dalej. Wielu z tych nazistów oczywiście chciało zostać księżmi katolickimi. Tak samo Stalin chciał zostać swoją drogą. No ale to jest już mało ważna sprawa. Przejdźmy na razie dalej do tego Liddy'ego, co chciał nam powiedzieć. On w swojej autobiografii, która nazywała się Will, w Autobiography of G. Gordon Liddy, powiedział tak. Jakkolwiek mocno podziwiałem niemieckich benedyktynów, jezuitów podziwiałem jeszcze bardziej. Zakon jezuitów to coś specjalnego. Brygady szokowe Kościoła katolickiego. Ta organizacja była tak efektywna, że Heinrich Himmler użył jej jako model dla swoich szeregów nadludzi. SS, których starannie wybrani członkowie składali specjalną przysięgę lojalności Führerowi. Tak samo jak najwyżsi rangą jezuici, czyli czwartoprzysięgowi, składają przysięgę papiestwu. Ci ludzie rządzili światem i było oczywiste, że dobrze się bawili. Czyli mówimy o czwartej przysiędze jezuitów, jest to krwawa przysięga, zwana przysięga krwi. Muszą powiedzieć, że zabili heretyka, muszą powiedzieć, że będą zabijać heretyków, gdzie tylko się da. Nie tylko heretyków, drodzy Państwo, będą zabijać także masonów, oczywiście chodzi tu o masonów niskiego stopnia, czyli tej masonerii świętojańskiej, czyli trzy pierwsze stopnie masonerii, max czwarty. Dlaczego? Bo taka masoneria jest bardzo charytatywna, jest bardzo liberalna i oczywiście muszą zabijać wszystkich liberałów, także wśród katolików. Dlatego tyle polskich nacjonalistów, także księży, zostało zabitych, bo oni byli liberałami, nie przestrzegali soboru trydenckiego. Tak jest. I chcieli zabijać heretyków. Teraz potwierdzenie tego, co przedtem powiedzieliśmy na temat Mein Kampf, od zupełnie innego historyka. Tym razem jest to cytat z Andrew Sinclaira z książki Wielka konspiracja milczenia.
cytuję, kto napisał Mein Kampf? Mein Kampf, Biblia nazistów, była podobno napisana przez Hitlera. Ale Otto Strasser w Hitler i ja twierdzi, że Mein Kampf została napisana z notatek dostarczonych Hitlerowi przez rzymskokatolickiego księdza, którym był ojciec Bernard Stempfle. Otto Strasser, rzymski katolik, był jednym z założycieli partii nazistów. Stempfle, znany antysemita, był członkiem rzymskokatolickiego zakonu świętego Jeremiasza. Są to bardzo mocne cytaty, dobitnie pokazujące powiązania Rzymu i nazizmu. Jednakże nazizm przegrał. Przegrał, bo miał przegrać. Najwięksi dowódcy III Rzeszy, tacy jak chociażby generał Rommel, zostali zamordowani dlatego, że chcieli wygrać. Tak samo stało się z Heydrichem, który także chciał wygrać. Tak samo stało się z Hessem, który nie chciał upadku III Rzeszy. Został wystawiony Churchillowi. Bo drodzy Państwo, jeżeli patrzymy na historię II wojny światowej, powinniśmy zrozumieć, że i Churchill, i Franklin Delano Roosevelt, i Stalin, i Hitler działali razem. Co ciekawe. Możemy to nawet bardzo dokładnie połączyć historycznie. Przecież Hitler i Stalin kooperowali przy rozbiorze naszego kraju. Kooperowali przy zniszczeniu narodu polskiego. Następna sprawa. Niemieccy żołnierze byli trenowani na poligonach w ZSRR. Natomiast ZSRR była bardzo mocno wspierana politycznie przez Hitlera. Hitler sam mówił, że nie boi się komunizmu, bo on się nie bał niczego, ale klękał tylko i wyłącznie przed papieżem, co jest bardzo ciekawe. Następna sprawa. Franklin Delano Roosevelt, przecież on oddał wszystko Stalinowi praktycznie. To jest też bardzo ciekawa sprawa. Następny przywódca. Churchill. O Churchillu można dużo mówić. Przecież Churchill dostał propozycję zakończenia wojny, zakończenia ostrzału i zniszczenia jego ludności przekazaną oczywiście przez Rudolfa Hessa. Oczywiście co on zrobił? On odmówił. Zamknął Hessa i kazał mu gnić w lochu, kiedy mógł zakończyć rzeź jego ludzi. Ta wojna musiała trwać. Nie mógł tego zrobić. Jest dużo więcej faktów na ten temat, ale przejdźmy do tematu dzisiejszej audycji, czy tego, w jaki sposób właśnie ci naziści oraz faszyści uciekli i jaki był na to wpływ Watykanu. Teraz przejdźmy do wpływu Czerwonego Krzyża na ucieczkę nazistów. Drodzy Państwo, historycy szacują, że około 8 tysięcy SS-manów udało się zbiec do Wielkiej Brytanii i Kanady, wykorzystując dokumenty od Czerwonego Krzyża, wydane im przez przypadek, oczywiście. Historycy mówią, że był to przypadek. No, 8 tysięcy przypadków wśród wierchuszki nazistów, czyli SS. No, to jest to bardzo prawdopodobne, jeżeli Państwo mają coś jak statystykę, to warto sobie wyliczyć prawdopodobieństwo. A my jako ludzie myślący logicznie powinniśmy zacząć myśleć logicznie, a nie myśleć idealistycznie. Więc powiedzmy sobie szczerze, to nie był przypadek. A, drodzy Państwo, jednak najwięcej zbrodniarzy kryminalnych udało się do Hiszpanii Franco lub Ameryki Południowej, gdzie oczywiście rządzili rycerze maltańscy i faszyści. Oczywiście to też był przypadek. Oczywiście. I na kogo referencjach opierał się Czerwony Krzyż, kiedy wysyłał zbrodniarzy nazistowskich, takich jak chociażby Józef Mengele czy Adolf Eichmann, do Ameryki Południowej poprzez ponoć neutralną Hiszpanię generała Franco, zwanego obrońcą wiary. Oczywiście opierali się na referencjach i opinii Watykanu. Czyli Czerwony Krzyż podczas wydawania dokumentów uprawniających do podróży opierał się na referencjach i opinii Watykanu. Oczywiście Watykan zawsze odmawiał skomentowania swojej działalności podczas wojny i trzyma swoje archiwa zamknięte przed opinią publiczną. A kim był ten Alois Hudal, o którym na początku audycji Państwu wspominałem? Alois Hudal, znany też jako Luigi Hudal, urodzony 31 maja roku 1875 w Grazu w Austrii, zmarł 13 maja 1963 roku w Rzymie. Tak jest, nie został wygnany gdzie. Katolicki biskup rzymski austriackiego pochodzenia popierał narodowy socjalizm, popierał nazizm.
popiera ustawy norymberskie i oczywiście Sobór Trydencki. Po II wojnie światowej pomagał niemieckim zbrodniarzom wojennym w ucieczkach do Ameryki Południowej, w której rezydował rycerz maltański faszysta Juan Perón. Tak więc komu pomógł uciec Luigi Hudal? Pomógł uciec chociażby Józefowi Mengele, człowiekowi, który przeprowadzał pseudomedyczne eksperymenty w obozie Auschwitz. Adolfowi Eichmannowi koordynował zagładę Żydów. Aloyzowi Brunerowi, który kierował deportacją Żydów z Francji i Słowacji do obozów zagłady. Pomógł także uciekać Walterowi Raufowi, który był konstruktorem takiej potrzebnej w tamtych czasach rzeczy, ażeby wdrożyć Sobór Trydencki w życie, jak samochodowe komory gazowe. Oczywiście pomógł także uciec Francowi Sztanglowi, który był komendantem w dwóch obozach śmierci, w Sobiborze i w Treblince. Gustaw Wagner uciekł także dzięki temu człowiekowi. I oczywiście Ante Pavelić, szef faszystowsko-katolickiego reżimu w Chorwacji. Klaus Barbie, Katylion, odpowiedzialny za morderstwa i deportację Żydów do obozów zagłady. Gerhard Böhne, współodpowiedzialny za zabójstwo 15 tysięcy osób niepełnosprawnych, czyli to była tak zwana eutanazja. Kurt Christmann, dowódca komando 10A, mordującego Żydów w ZSRR. Erich Priebke, oficer SS, współodpowiedzialny za egzekucję 335 Włochów. No jak na tych zbrodniarzy, to akurat egzekucja 335 Włochów to jest mało. No, pewnie był lepszy człowiek od innych. Hans Ulrich Rudel, jeden z najskuteczniejszych niemieckich pilotów bombowych i szturmowych. Czyli, drodzy Państwo, powinniśmy także zwrócić uwagę na tą zagładę Żydów. W jaki sposób się to stało? To jest bardzo ciekawe, że już carzy Rosji zwozili Żydów w okręg tak zwanej Judeopolonii, czyli na ziemię wschodnie ZSRR, czy też Rosji wtedy, oraz Polski. To jest bardzo ciekawe, że z tego miejsca wyciągano Żydów do obozów zagłady i tam było ich ogromna ilość, bo oni byli tam magazynowani w specjalny sposób, ażeby móc dokonać tej wielkiej egzekucji, jaką był Holokaust. To zresztą bardzo ciekawe dla ludzi, którzy mówią, że Żydzi rządzą światem. Jeżeli Żydzi rządzą światem, to niech Państwo im wytłumaczą, którzy tak uważają, dlaczego pozwolili wymordować, różne są szacunki, ale kilka milionów Żydów. Jeżeli ludzie mówią, że no tak, ale to byli jacyś mało znamienici Żydzi, którzy nie mieli pieniędzy, Żydzi, którzy nie mieli wpływu, Żydzi, którzy nie byli z Illuminati. Drodzy Państwo, Adolf Hitler chociażby w roku 1939 pojmał i zabił Luisa Rothschilda. Czy Państwo myślą, że Louis Rothschild był mało ważnym Żydem? Rothschildowie w ogóle są bardzo mało ważnymi Żydami. Jeżeli tacy ludzie potrafili zginąć jeszcze przed samym Holokaustem, to Państwo sobie wyobrażą, ilu wielkich kapitalistów żydowskich także zginęło podczas tego. Oczywiste jest, że Standard Oil Rockefellerów także budował komory gazowe w hitlerowskich Niemczech. To jest oczywiste, tylko proszę zwrócić uwagę, że Standard Oil Rockefellerów był rządzony przez Rockefellerów, którzy są rycerzami maltańskimi. A rycerze maltańscy przysięgają, tak drodzy Państwo, przysięgają z całego serca służyć papiestwu. Czyli walczą z własnymi ludźmi. To są dopiero zdrajcy. Przecież jest ogromna ilość Żydów w Iranie, która nie uznaje rządu sionistycznego i chce jego zniszczenia. Rząd sionistyczny jest połączeniem socjalistycznego, faszystowskiego i strasznie rasistowskiego rządu, który nie ma nic, żadnego powiązania i nic do Żydów. Przecież sionistami byli ludzie, którzy w ogóle nie byli pochodzenia żydowskiego, ani nie wyznawali judaizmu. Więc powinniśmy rozgraniczyć to na Watykan i na sionizm. To są dwie największe potęgi na świecie. Przy czym sionizm obecnie działa aktywnie, a Watykan pasywnie, czyli w tle. Przejdźmy teraz do biskupa Alojza Hudala i do tego, co on napisał. A co on napisał? W roku 1936 ukazuje się książka biskupa Alojza Hudala Die Grundlagen des Nationalsozialismus, podstawy narodowego socjalizmu.
z imprimatur biskupa Wiednia, kardynała Teodora Inicera. Biskup chwali się w niej, chwali w niej Hitlera oraz przekonuje, że większość nazistów broni chrześcijaństwa, a więc katolicy powinni współpracować z głównym nurtem nazizmu, izolując w ten sposób antychrześcijańskich radykałów. Ta książka sprzeciwia się frontalnie polityce zagranicznej papieża Piusa XI, którego encyklika Mit Brander Sorge, potępiająca nazizm, była opublikowana w roku 1937. W roku 1942 biskup Hudal opublikował broszurę Europas Religiose Zukunft, religijna przyszłość Europy, w której twierdził, że zarówno liberalizm, jak i bolszewizm wyrastają z inspiracji żydowskich, oczywiście inspiracji żydowskich, a chrześcijaństwo musi wykorzystać nazizm do zwalczania obu tych idei. Teraz przyjrzyjmy się temu, w jaki sposób komunizm wyrasta z inspiracji żydowskich. Czy państwo wiedzą, że pierwsze komunistyczne państwo było rządzone przez jezuitów i były to tak zwane redukcje paragwajskie? To tam pierwszy raz użyto sloganu wolność, równość i braterstwo. Pierwszy raz zastosowano bank centralny, pierwszy raz zastosowano maksymę każdemu według potrzeb i od każdego według możliwości. To było od roku 1600 do roku 1750 w Paragwaju. Wtedy już był komunizm. To, drodzy państwo, zrobili jezuici. Pierwszym człowiekiem, który był pokazany z czerwoną flagą, czerwonym sztandarem, był Ignacy Loyola w kościele Ilgesu. Nie Żydzi, drodzy państwo. Już nie mówiąc, że Karol Marx był częścią iluminackiej grupy Liga Sprawiedliwych, która napisała za niego ten manifest komunistyczny, który jest tak znany i mówiony, że napisał to Żyd Karol Marx. Co ciekawe, Karol Marx był z pochodzenia Żydem, jednakże Żydem, który przechrzcił się na protestantyzm i następnie wstąpił do Ligi Sprawiedliwych, która była kryptojezuicką organizacją, tak samo jak Illuminati bawarskie, założone przez jezuita Adama Weishaupta. I oczywiście co? Teraz winimy Żydów. Tak jest, Żyd to napisał. Nie, nie napisał tego, drodzy państwo. Tylko podpisał. Przyjmując, że ten Żyd powiedział, że wszyscy Żydzi powinni zostać zgładzeni. Ciekawe, prawdaż? Jako żydowski spisek. Jeżeli żydowski spisek, to trzeba zgładzić wszystkich Żydów według samego Karla Marksa. To jest bardzo ciekawe. Tak więc w tej książce Religijna przyszłość Europy Alois Hudal twierdził, że zarówno ten liberalizm, ten zepsuty liberalizm, jak i bolszewizm, który już omówiliśmy, wyrastają z inspiracji żydowskich. Czyli, drodzy państwo, czym był nazizm, który był pomiędzy liberalizmem, a pomiędzy bolszewizmem? Był jakby wynikiem heglowskiego zbicia się tezy i antytezy, którą był liberalizm do bolszewizmu w syntezę, czyli w tak zwany korporacjonizm, który bardzo mocno obecnie rządzi w Stanach Zjednoczonych. To jest bardzo ciekawe. No i oczywiście liberalizm. Czy liberalizm pochodził od wpływów żydowskich? Jest to oczywiście bzdura. Pierwsi liberalni myśliciele pojawili się w wieku XVI w Hiszpanii ze Złotego Wieku i było to dwóch jezuitów. Czy może mogą sobie państwo dobrze poczytać, co jest ciekawe, w książce Jezusa Huerta de Soto, nie wiem jak to czyta, Jesus Jesus Huerta de Soto, słynnego ekonomisty szkoły austriackiej. Czyli teraz już mamy omówione te wszystkie trzy koncepcje, wiemy skąd one pochodzą. I co dalej robił Alois Luigi Hudal? W roku 1937 Hudal podpisał rasistowskie ustawy norymberskie, ubolewając, że mury getta zostały w XIX wieku obalone przez liberalne państwo. Tak jest. Co ciekawe, ustawy norymberskie były popierane także przez sionistów, którzy dziękowali za nie Hitlerowi. Bardzo ciekawa sprawa. Sionizm i Hitler działali razem. Drodzy państwo, człowiek, który był odpowiedzialny za ochronę Adolfa Hitlera, który był rycerzem maltańskim, szkolił następnie wojska Izraela. Takich lapsusów jest bardzo wiele.
Tak więc po II wojnie światowej jako wysoki urzędnik Watykanu pomagał niemieckim zbrodniarzom nazistowskim, o czym już powiedzieliśmy, w ucieczkach do Ameryki Południowej. To jest szczurze linie Watykanu. Warto sobie wpisać Watykan Ratlines. Chroniąc ich w ten sposób przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym, w swoich pamiętnikach pisał po roku 1945 cała moja działalność dobroczynna była nastawiona na pomoc dla byłych członków partii narodowo-socjalistycznej i faszystowskiej, zwłaszcza dla tak zwanych zbrodniarzy wojennych, podlegających prześladowaniu, którzy według Hudala często byli całkowicie niewinni. Dzięki fałszywym dokumentom wielu z nich uratowałem. Mogli się wymknąć prześladowcom i uciec do szczęśliwszych krajów. Drodzy Państwo, mogą Państwo dzwonić oczywiście do Radia na Fali, na Skype'a oraz dzięki naszemu numerowi telefonu, teraz tutaj Państwu podam, jeżeli znajdę. No i oczywiście zapraszam do dyskusji. Nie jest to monolog. Można dzwonić plus 48 22 398 82 26 wewnętrzny 321. Powtarzam. Plus 48 22 398 82 26 wewnętrzny 321. Trzeci raz powtórzę, już więcej nie będę. Plus 48 22 398 82 26 wewnętrzny 321. Oczywiście można dzwonić także na Skype'ie. No i oczywiście, to jest audycja, drodzy Państwo, Zakazana Wiedza. Alternatywa dla alternatywnych mediów, tylko w Radiu na Fali. Prowadzi Marcin Dachtera. Zapraszamy teraz Państwa na przerwę. Przerwa będzie dość krótka. Posłuchamy sobie muzyczki i wracamy oczywiście w bardzo ciężkie tematy. W tematy, nad którymi unosi się smród palonych ciał. Dobrze, to puszczę mroczne reggae. Marcinie, no mocna, mocna porcja wiedzy, takiej dosyć no, mrocznych stron, o których w Polsce się nie można dowiedzieć, bo to tak naprawdę chyba pierwsza audycja, w której można się dowiedzieć tego typu rzeczy. Pierwsza w Polsce. Także posłuchajcie, to będzie Hypnotics, mroczne reggae, Reasoning, a my wracamy za 6 minut. We'll be right back.
Witamy po przerwie. To jest audycja Zakazana Wiedza. Można dzwonić. Telefon plus 48 22 398 82 26 wewnętrzny 321. 22 398 82 26 wewnętrzny 321. Można także dzwonić na Skype'ie radionafali.com. Drodzy Państwo, chciałbym, ażebyśmy przeprowadzili jakąś dyskusję, żeby były jakieś właśnie telefony, żebyśmy mogli omówić te sprawy, bo są to bardzo ważne tematy. Przede wszystkim to, w jaki sposób Rzym jest związany z światową polityką, a większość ludzi uważa, iż jest to organizacja czysto religijna. Jest to absolutna bzdura. Zwróćmy uwagę, że taki chociażby Luigi Hudal załatwił uciekinierom paszporty i wizy, dzięki czemu mogli oni uciec. Kupował im także bilety na podróż i dostarczał pieniądze. 31 sierpnia roku 1948 napisał list do prezydenta Argentyny Juana Perona z prośbą o 5 tysięcy wiz dla niemieckich i austriackich żołnierzy. Według Hudala nie byli to nazistowscy uciekinierzy, lecz antykomunistyczni bojownicy. Skądinąd komunizm też był rządzony przez jezuitów, których poświęcenie w czasie wojny uratował Europę przed sowiecką dominacją. Według historyków Roberta Grahama i Davida Alvareza Hudal został w roku 1943 zwerbowany przez hitlerowski wywiad i wykorzystany do pozyskania informacji oraz wpływania na stanowisko Watykanu wobec narodowego socjalizmu. W roku 1947 działalność Hudala została nagłośniona przez dziennik Passauer Neue Presse. W wyniku nacisków innych biskupów Hudal został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska rektora kościoła Santa Maria dell'Anima i wycofanie się z aktywnego życia kościelnego. Mógł się wycofać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy już dokonał całego procederu. Wszyscy uciekli, wtedy dopiero może odejść na zasłużoną emeryturę. Osiadł w Gratenfarata w pobliżu Rzymu i zajął się spisywaniem wspomnień, które zostały opublikowane pośmiertnie w roku 1976. Do śmierci w 1963 roku Hudal angażował się w propagowanie abolicji dla byłych narodowych socjalistów. Drodzy Państwo, przejdźmy teraz do opisu strasznego reżimu ustaszy. Posłużymy się tutaj cytatem z książki Żarłoczne wilki, można sobie wyszukać, Revenging Wolves, autorstwa Moniki Farrell. Pisze ona tak. Jest to zapis tortur i morderstw popełnionych w Europie w latach 1941-1943 przez armię katolickich aktywistów, zwanych jako ustasi, prowadzonych przez mnichów i księży, w których uczestniczyły nawet zakonnice. Ofiary cierpiały i zginęły za sprawę wolności i wolności sumienia. To, co możemy zrobić, to jedynie przeczytać zapis ich cierpień oraz zachować w pamięci, że kiedykolwiek miały one miejsce, nie we wczesnym średniowieczu, ale w naszej oświeconej epoce. Ustaszy to inaczej, jak już przedtem mówiliśmy, akcja katolicka. W swoim raporcie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ribbentropa, ministra spraw zagranicznych Ribbentropa w Berlinie z 24 września 1941 roku dr Gerensmeier napisał: kręgi ortodoksyjne w Serbii są głęboko rozgoryczone prowadzeniem spraw przez Chorwatów. Ustasi zmusiły dziesiątki tysięcy Serbów w Chorwacji do przyjęcia wiary katolickiej. Prawosławnym, którzy się sprzeciwili albo masowo się sprzeciwili i wtedy podcinano im masowo gardła, albo odbierano posiadłości, a sami byli wydaleni. Na stronie 18 możemy czytać takie oto zdanie Moniki Farrell. Masowe wydalenia lub przymusowe nawrócenia prawosławnych na rzymski katolicyzm były na porządku dziennym. Wszelkie środki dążące do eliminacji ludności serbskiej były opatrzone sloganem autorstwa jednego z chorwackich ministrów. Wymordujemy 1/3 Serbów, wydalimy 2/3 i zmusimy 1/3 całości tej społeczności do przejścia na wiarę katolicką, gdzie zostaną pochłonięci przez element katolicki.
drodzy Państwo, niezwykła sprawa. Ten ostatni cytat tutaj warto podać, że to jest z książki Holokaust w niepodległym państwie Chorwacji autorstwa doktora Laszlo M. Kostića, wydanej przez wydawnictwo Liberty w Chicago w roku 1981. No i analogicznie ustasze uciekli w taki sam sposób jak naziści. A stało się to tak. W maju 1945 roku Pawelicz uciekł z NDH, tak nazywało się wtedy to państwo. Skutecznie ukrywał się dzięki pomocy kleru chorwackiego. Dokładnie dzięki pomocy ojca Krunoslava Draganovića oraz administracji watykańskiej. Mówiłem, analogicznie do sprawy nazistów, bo to naziści byli modelem watykańskiego potężnego państwa faszystowskiego, które do tego, do faszyzmu dołożyło także nakładkę, która się nazywa nazizm, czyli dołożyła do tego komunizm, bo Adolf Hitler mówił, że jest uczniem Lenina. To jest bardzo ciekawe, bo korporacjonizm prędzej czy później prowadzi do tego samego, co komunizm. Prowadzi do własności w rękach państwa. Wszystko jest państwem, bo państwo jest w korporacjonizmie korporacją i wszystko inne jest inkorporowane do korporacji, która jest państwem. Tak samo Stany Zjednoczone, drodzy Państwo, są korporacją. W 1871 roku uchwalono akt prawny, który zmieniał Stany Zjednoczone w korporację, The United States Corporation. To jest obecnie rząd Stanów Zjednoczonych. On jest korporacją. Dlatego trzeba mieć dowód osobisty wypisany kapitalikami. Jesteś częścią korporacji, jesteś inkorporowany w korporacyjne państwo faszystowskie. Jest to bardzo ciekawe, że to wszystko opiera się na encyklice papieskiej Rerum Novarum. Tak więc wróćmy do tych ucieczek. Pawelicz najpierw schronił się w austriackich klasztorach w Bade-Ischl i Sankt-Gilgen, a następnie w przebraniu zakonnika dotarł do Włoch. W maju 1946 roku amerykański kontrwywiad wykrył, że były poglawnik mieszka w pobliżu Rzymu, w budynku pod jurysdykcją Watykanu. Ante Pawelicz bywał również w Castel Gandolfo, gdzie mieści się letnia rezydencja papieża. Zmieniał miejsca pobytu, na przykład mieszkał na Via Giacomo Venazian, w budynku będącym własnością kościoła katolickiego, gdzie dzieli pokój ze słynnym bułgarskim terrorystą Iwanem Michajłowem, z którym w roku 1934 wspólnie organizował zamach na króla Jugosławii. Gdy wyjeżdżał z domu, korzystał z samochodu z watykańską rejestracją. Według wywiadu amerykańskiego Ante Pawelicz często spotykał się z watykańskim podsekretarzem stanu Giovannim Montinim, późniejszym papieżem Pawłem VI. Jesienią roku 1947 poglawnik Ante Pawelicz uciekł z Europy, w czym pomagały mu fałszywe dokumenty otrzymane od watykańskiego biskupa Alojza Hudala. Biskup Hudal otwarcie przyznawał, że pomógł wielu nazistowskim zbrodniarzom, którzy jego zdaniem często byli całkowicie niewinni, jak już przedtem powiedzieliśmy. W swoich dziennikach pisał: dzięki fałszywym dokumentom wielu z nich uratowałem. Mogli uciec do szczęśliwszych krajów. Pod przybraniem nazwiska Pablo Araños na pokładzie włoskiego statku dotarł ten oto Pawelicz do faszystowskiej Argentyny, gdzie przyjął go z otwartymi ramionami rycerz maltański Juan Perón. W Buenos Aires w lipcu 1956 roku założył skrajnie antykomunistyczny, skrajnie prawicowy i antyjugosławiański chorwacki ruch wyzwoleńczy, który następnie był zwany, drodzy Państwo, krzyżowcami. W Argentynie mieszkał niepokojony do czasu, gdy w kwietniu roku 1957 został postrzelony w Buenos Aires przez nieznanego sprawcę. Zamach ten przypisuje się jugosłowiańskim służbom bezpieczeństwa. Zagrożony ekstradycją do Jugosławii, przeniósł się do Madrytu, gdzie zmarł, opatrzony błogosławieństwem papieża Jana XXIII. Jest to bardzo smutna historia zdrady ideałów chrześcijaństwa przez Kościół rzymskokatolicki. Przejdźmy jednak do następnej strasznej historii, jaką jest historia siatki Draganowicza. Gdyż po zakończeniu II wojny światowej Draganowicz, którego ochraniał
pewien duchowny pracujący w sekretariacie Piusa XII zorganizował Watykańską Komisję Pomocy Uchodźcom. Commissione Pontifica de Assistenza. Nie tylko masa chorwackich morderców tropionych przez aliantów, ale także zbrodniarze wojenni z faszystowskich Niemiec mogli, korzystając z usług tej organizacji, rozpłynąć się bez śladu. Jedną dobrze, z dobrze zorganizowanych tras ucieczki, nazwanych przez Arona i Loftusa Ratlines, czyli szczurzymi liniami, zbiegł także sam Ante Pawlicz, uchodzący od słusznej sprawiedliwości. Sieć przerzutu ludzi zaczyna się w Austrii i przez Triest oraz Wenecję prowadzi do rzymskiego klasztoru San Girolamo przy Via Tomacelli 132. Tam znajdowała się centrala rozdzielcza, skąd Draganowicz i ów sekretarz papieża Pacellego kierowali całą akcją. Dziesiątki tysięcy ludzi, jak zapewniają Aaron i Loftus, powołując się na dobrze zorientowanych świadków, skorzystało z pomocy Watykanu i uciekło do Ameryki Południowej, Północnej oraz, drodzy Państwo, także w inne rejony świata. Do Anglii, Kanady. Amerykańskie i angielskie służby specjalne bez większych rezultatów, czy raczej bez zaangażowania, tropiły Ante Pawelicia. Jak już mówiłem, wszystkie agencje wywiadowcze pracują razem. Udało im się jednak ustalić, co następuje. W styczniu roku 1946 opuścił on prawdopodobnie w przebraniu zakonnika klasztor w Klagenfurcie. Po przybyciu Austrii znalazł schronienie w rzymskim kolegium przy Via Giacoma Belli. W maju roku 1946, o czym wiadomo z poufnych źródeł, przebywał po części na eksterytorialnym terenie Watykanu, po części w rezydencji Castel Gandolfo, gdzie wielokroć spotkał się z papieskim sekretarzem. Opuścił teren państwa watykańskiego, korzystając z samochodu jednego z urzędników watykańskich, opatrzonego numerami korpusu dyplomatycznego, co chroniło go przed oczyma służb specjalnych. Gdy jednak sekretariat stanu otrzymał informacje z Londynu, Paryża i Waszyngtonu o bliskim aresztowaniu Ante Pawelicza, do sprawy włączył się ponownie papieski sekretarz, uniemożliwiając planowaną akcję. Dnia 13 września roku 1947 Ante Pawelicz pod nazwiskiem, jak już przytoczył się, Pablo Araños opuścił Włochy, a 6 listopada przybył statkiem do Buenos Aires w Argentynie. Po jego śmierci, która nastąpiła w Madrycie w roku 1959, ręce spleciono mu według zeznań naocznych świadków różańcem otrzymanym przezeń od Pacellego, czyli Piusa XII, podczas pierwszej audiencji w Watykanie. Umierającemu zbrodniarzowi błogosławieństwo przesłał następca Pacellego, kolejny papież Giuseppe Roncalli. Drodzy Państwo, dlaczego właśnie Argentyna była tym miejscem ucieczki zbrodniarzy faszystowskich, zbrodniarzy wspieranych przez Watykan? Oczywiście, nie tyle dalekie położenie Argentyny sprzyjało nazistowskim zbrodniarzom wojennym, co tamtejszy klimat polityczny. W latach 1946-1955 prezydentem Argentyny był Juan Perón, rycerz maltański, mający cichy układ z faszystami. Jeszcze z lat 1939-1941, kiedy był attaché wojskowym we Włoszech. Zafascynował go wtedy faszyzm Mussoliniego i idea wodzowstwa, którą sam później praktykował. Nawiązał wtedy współpracę z agentami SS, którzy udostępnili mu tajne informacje dotyczące krajów Ameryki Południowej w zamian za możliwość schronienia w Argentynie dla nazistów. Wspólnie starali się ustanowić marionetkowe rządy w Boliwii. Perón, sam będąc zawodowym wojskowym, uważał procesy norymberskie za obrazę honoru wojskowego. Oczywiście bardzo ważkim powodem do sprowadzenia nazistów do Argentyny przez Perona było dążenie do rozwoju rodzimego przemysłu zbrojeniowego. Perón próbował ściągnąć do Argentyny inżynierów, konstruktorów, odrzutowców i ekspertów do spraw nuklearnych. Dlatego, drodzy Państwo, w dokumentach imigracyjnych chociażby takiego Adolfa Eichmanna jako zawód widnieje technik, a w dokumentach doktora Mengele, zwanego aniołem śmierci, mechanik. W sprzyjającej nazistom Argentynie z inicjatywy Heinricha Himmlera i byłych dygnitarzy SS powstała tajna organizacja Odessa. Operacja Viking, drodzy Państwo. Czym była operacja Viking? Była ustanowiona przede wszystkim z rozkazu Martina Bormana.
Był to człowiek chodzący jak cień za Adolfem Hitlerem. Nowy von Papen, także rycerz maltański. Operacja Wiking stanowiła kontynuację działań realizowanych już wcześniej w ramach operacji Regentropsien. Dotyczyła przerzuty do tzw. miejsc bezpiecznych, elit naukowych, politycznych i wojskowych. Operację przygotował od strony techniczno-realizacyjnej członek sztabu Bormana, Maximilian Ert. Akcja Laufer. Akcja Laufer polegała na ewakuacji elit finansowych powiązanych z operacją Einhirschen. W tym w znacznej części przedstawicieli arystokracji, także większości rycerzy maltańskich. Jej celem było ułatwienie późniejszej odbudowy gospodarczej i wojskowej Niemiec. Papież Pius XII o ucieczce hitlerowców do Argentyny w roku 1949 w wywiadzie udzielonym Washington Post mówił tak. Dziękuję Peronowi za jego stanowisko w kwestii emigracji. Pięknie ujęte, drodzy Państwo. Dziękuję Peronowi za jego stanowisko w kwestii emigracji. Oczywiście wiemy, o jaką emigrację tutaj chodzi. Oczywiście, oprócz ewakuacji ludności i szefów nazistowskiego reżimu, odbywały się także niezwykle ważne ewakuacje finansowe. Karl Wolf, szef osobistego sztabu Himmlera, otwierał furtkę do ewakuacji finansowych. Już w roku 1945 Wolf prowadził tajne rokowanie pokojowe w Szwajcarii z aliantami. Przedstawicielem aliantów był rycerz maltański i szef OSSS poprzedniczki CIA Allen Dulles. Syn Alena Dulles'a został jezuitą. Ten sam Wolf parę miesięcy przedtem powitał papieża Paczelego pozdrowieniem Heil Hitler. Wolf, pomimo iż brał udział w masowych deportacjach Żydów do obozów zagłady, uniknął osądzenia przez Trybunał Norymberski. Drodzy Państwo, może za dużo wiedział, może miał za dobre kontakty z ludźmi, którzy organizowali ten Trybunał, rycerzami maltańskimi Stanów Zjednoczonych, ludźmi, którzy potem tworzyli CIA. Okazuje się, że o ile na temat separatystycznego zawieszenia broni Dulles rozmawiał z Wolfem jako przedstawiciel amerykańskiej agendy rządowej, to już co do ewakuacji finansowych, jak z prywatnym finansistą. FBI zaczęło prowadzić dochodzenie przeciwko wielu amerykańskim przedsiębiorstwom, które maskowały nazistowskie aktywa. Agenci federalni sami przyznawali, że w dużej mierze popsuli sobie szyki, próbując rozpracować rozległą sieć powiązanych wzajemnie przedsiębiorstw, które nazwano siecią Schrödera-Dulles'a. Ciekawy cytat, drodzy Państwo. Sieć Schrödera-Dulles'a? Schröder, także wielki rycerz maltański, Dulles, wielki rycerz maltański, Niemcy, Stany Zjednoczone. Ludzie tworzący Unię Europejską, ludzie tworzący imperialną Amerykę. To daje do myślenia. Tak więc pierwsza poważna narada na temat ewakuacji finansowych odbyła się 18 czerwca roku 1944, jeszcze w czasie, gdy produkcja gospodarki niemieckiej stale rosła. Co nam to, drodzy Państwo, mówi? Jeżeli mowa jest już o zabezpieczeniu III Rzeszy przed upadkiem, a produkcja gospodarki niemieckiej stale rośnie, czy ktoś miał już gotowy plan na upadek III Rzeszy? I gotową IV Rzeszę? Gotowe do budowy? Oczywiście ta pierwsza poważna narada zaistniała z inicjatywy Martina Bormana, także podkreślam, człowieka związanego z zakonem maltańskim. A jej celem było wypracowanie metod transferu kapitałów za granicę oraz stworzenie bazy finansowej przyszłych ewakuacji. Wtedy, teraz warto posłuchać, co to jest za imię i nazwisko? Hermann Josef von Apps, przyszły główny realizator finansowego aspektu ewakuacji, nie był obecny. Następnie Apps stanie się doradcą finansowym Watykanu, co ułatwi korzystanie z banków szwajcarskich i watykańskich. Po wojnie zaś mianowano Appsa doradcą w brytyjskiej strefie okupacyjnej.
Człowiek jest doradcą finansowym, bankierem Watykanu, potem jest bankierem nazistów, a potem jest bankierem brytyjskiej strefy okupacyjnej. I następnie buduje Unię Europejską. Czy to jest coś nie tak? Drodzy Państwo, ta z pozoru mało istotna narada utrwalona w księdze hotelu Mason Ridge jako spotkanie koła handlowców wybiegała dużo dalej w przyszłość, niż było to oficjalnie dozwolone. Wypowiedź jednego z przemysłowców obecnego na naradzie. Cytuję. Od tego momentu przemysł niemiecki musi się przygotować do powojennej kampanii gospodarczej. Powojennej kampanii gospodarczej? Wszyscy właściciele i funkcjonariusze przemysłowi powinni na własną rękę szukać kontaktu z firmami zagranicznymi, nie zwracając na siebie uwagi. Ale to nie wszystko. Musimy być gotowi do finansowania NSDAP, która na pewien czas będzie zmuszona zejść do podziemia. Zasadniczy referat ze wspomnianej konferencji stwierdzał następująco. Cytuję. Kierownictwo partii liczy się z tym, że część członków zostanie prawdopodobnie osądzona jako przestępcy wojenni. Należy dlatego już teraz przedsięwziąć kroki dla ulokowania mniej znanych funkcjonariuszy partyjnych z partyjnej czołówki jako ekspertów technicznych w różnych niemieckich przedsiębiorstwach kluczowych. Partia gotowa jest przekazać wielkie sumy tym przedsiębiorstwom, które zobowiążą się do współpracy w organizowaniu powojennej działalności za granicą. W zamian za to partia żąda prawa dysponowania całym tym kapitałem, który już został ulokowany za granicą jako rezerwa lub który zamierza się tam ulokować, tak aby po klęsce można było zbudować silną czwartą Rzeszę. Drodzy Państwo, opisane powyżej działania stanowiły część opracowanego przez Martina Bormana planu Generalplan 1945, który przewidywał totalną klęskę III Rzeszy. W wyniku przyjęcia tego planu zrealizowano operację zabezpieczenia i ewakuacji kluczowych zasobów państwa, której nadano kryptonim Regentropschen. Himmler podobno stwierdził: zawsze miej plan B, niech to będzie podstawą wszystkich twoich działań. Drodzy Państwo, mówimy tutaj o powstaniu IV Rzeszy. Te pieniądze, które zostały wyprowadzone przy pomocy rycerzy maltańskich, Banku Watykańskiego, następnie znowu wróciły do Niemiec, dając im ogromną przewagę nad innymi państwami zniszczonymi po wojnie. Następnie to właśnie na prężnych niemieckich plecach wybudowano tą IV Rzeszę. IV Rzeszę, czyli Unię Europejską. Czego nie udało się osiągnąć wojną, zostało utworzone przez pokojowe ustawy. Tak samo jak była to różnica pomiędzy socjalistami, czyli bolszewikami i mięszewikami. Mięszewicy mówili, że należy dochodzić do komunizmu metodą drobnych zmian legislacyjnych, aż w końcu ludzie obudzą się w komunizmie. Natomiast bolszewicy optowali za wielkim rewolucyjnym przełomem, który zburzy dawny model społeczeństwa i na krwi pokonanych wybuduje komunizm. Tak samo widzimy było z korporacjonizmem, faszyzmem, czy też inaczej nazizmem. I jak to się stało? Najpierw nie udało się pod bojem zbudować nowego świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego. Teraz udało się to samo zrobić, co nie udało się pod bojem, poprzez legislację, poprzez umowy międzynarodowe. Drodzy Państwo, czy Hitler przeżył wojnę? Po pierwsze, brak jest jakichkolwiek materialnych dowodów potwierdzających wersję o samobójczej śmierci Hitlera w bunkrze. To jest sfera mitu, spekulacji i pokłosia sowieckiej propagandy ochoczo podchwyconej przez resztę państw. Po drugie, w roku 2009 amerykański archeolog zbadał fragment czaszki, która wedle Rosjan miała być częścią zwłok Hitlera. Jego ekspertyza dowiodła, że czaszka należała do kobiety w wieku między 20 a 40 lat. Według odtajnionych dokumentów FBI, jeden z największych zbrodniarzy na świecie po wojnie ukrył się w Argentynie, wiódł życie rolnika do śmierci. FBI podało, że 2 tygodnie po upadku Berlina do Argentyny przypłynęły
dwie łodzie podwodne. Na jednej z nich był posiwiały mężczyzna z brodą. Towarzyszyły mu dwie kobiety, dwóch lekarzy oraz najwierniejsi towarzysze. Następnie udali się 450 km na północny zachód od Buenos Aires na Rancho, które stało się nową siedzibą Hitlera. Według informacji FBI, wódz III Rzeszy nie cieszył się długo wolnością. W związku z wrzodami żołądka i atakami astmy zmarł najprawdopodobniej jesienią 1945 roku. Tak więc ludzie, którzy byli związani z reżimem narodowo-socjalistycznym w Niemczech, tworzyli to, co teraz nazywamy Unią Europejską. Chociażby taki Walter Hallstein, twórca rasistowskiej ustawy o ochronie niemieckiej krwi i niemieckiego honoru. Następnie razem z Adenauerem, rycerzem maltańskim, podpisuje w roku 1957 traktaty rzymskie i zostaje pierwszym komisarzem Unii Europejskiej. Traktaty rzymskie, co jest niezwykle znamienne, zostały podpisane w Rzymie i zostały podpisane na Kapitolu w sali kuracjuszy. Jest to bardzo ciekawe, że podpisano te traktaty pod gigantyczną, monstrualną i przytłaczającą na pierwszy rzut oka statuą papieża. Czy to coś Państwu mówi? Tak samo symbolika Unii Europejskiej. 12 gwiazd na niebieskim tle. Czy ten symbol mówi coś Państwu? Oczywiście, jest to symbol maryjny, jest to symbol rzymski. Jest to symbol królowej nieba. Isztar. Drodzy Państwo, ów Hallstein promuje także od roku 1969 Stany Zjednoczone Europy. Możemy skończyć na dzisiaj tą niesamowitą opowieść. Chociażby cytując tutaj bardzo ciekawą wypowiedź Alojza Stepinaca, który oświadczył, że w czynach poglawnika Antepawelicia dostrzega rękę Boga. Oczywiście ten poglawnik, który był prowadzony ręką Boga, następnie został przyjęty ze specjalnymi honorami na personalnej audiencji u papieża Piusa XII, który udzielił mu błogosławieństwa. W taki sposób właśnie wyglądały, drodzy Państwo, stosunki Rzymu z faszyzmem. Proszę zwrócić uwagę na osobę Józefa Tissot, kapłana rzymskokatolickiego, który był szefem faszystowskiej Słowacji. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na następną zakazaną wiedzę. Marcinie, ja mam taką pytanie do Ciebie. Czy jeszcze możemy chwilę przedłużyć? Czy już chcesz skończyć? Możemy, oczywiście. Takie pytanie o Adolfa Hitlera w sumie. On kiedyś mówił, to się w pamiętnikach chyba, już nie pamiętam kogo, ale z kogoś z samej góry, prawda, tej partii nazistowskiej, że Hitler po prostu był przerażony tym, co wyprawiał Himmler, czyli ten taki okultysta, prawda, III Rzeszy, który chciał wprowadzić taki animizm, taką nową religię po upadku oczywiście cywilizacji, powiedzmy, że Hitler by przejął całą Europę, prawda, pół świata. To już rozumiem. Tak. I on po prostu, Hitler mówił, że on nie ma czasu na te bzdury. On ten okultyzm w ogóle nie był takim okultystą, jak się mówiło. I on mówił, że to go śmieszyło, bo on... I on wtedy właśnie mówił, że otwarcie, że walczy z Kościołem katolickim. Hitler właśnie. Czyli jak to się miałoby do tego, że Hitler po prostu, może on tylko robił to na pokaz, prawda? To klękanie przed papieżem i tak dalej. Przede wszystkim robił wiele różnych rzeczy na pokaz, wiele różnych rzeczy, które miało zmylić trop do papiestwa. Zwróćmy uwagę na ludzi, którzy byli w jego otoczeniu. Byli to praktycznie sami rycerze papiescy, ludzie, którzy go wspierali finansowo, byli rycerzami papieskimi bądź masonami wysokiego stopnia rytów konserwatywnych masonerii. Już nie mówiąc o tym, że Adolf Hitler był w ciągłym kontakcie z siatkami kleru, przyjmując o tym, że chociażby
Himmler, który na początku miał prowadzić nowych jezuitów, zaczął ezoteryzować i wtedy Hitler był bardzo niezadowolony, bo on chciał po prostu nowego zakonu jezuitów. Zresztą warto zwrócić uwagę, że ten zamek, w którym rezydował Himmler i jego zakon SS, drodzy Państwo, to zamek Wolfsburg, był urządzony tak jak zamek rycerzy teutońskich, czyli krzyżaków. Krzyżacy byli kolejną grupą krzyżowców rzymskokatolickich. Zresztą, dlaczego tak mówię? Mieli oni okrągły stół, wokół którego siedzieli. Było to wzorowane właśnie na rycerzach teutońskich. Oni, właśnie hitlerowcy, mieli być nowymi rycerzami teutońskimi. Zresztą zwróćmy uwagę na to, że Hitler wiele razy mówił różne rzeczy, które miały zwieść opinię publiczną. Chociażby mówił takie rzeczy, że być Niemcem to oznacza nie być chrześcijaninem i tak dalej. Raz mówił, że odwrotnie, potem mówił, że wybrałby jako religię islam, bo islamiści najlepiej walczą. Wiele różnych tego typu wypowiedzi można było usłyszeć od Adolfa Hitlera. Jednakże warto popatrzeć, tak jak mówi Nowy Testament, na owoce działań Adolfa Hitlera, a owoce były przerażające. Owoce były przerażające, bo wszystko, co było opisane w doktrynie Tomasza Zakwinu i w Soborze Trydenckim, zostało wypełnione przez Adolfa Hitlera i jego armię. Chodzi przede wszystkim o anihilację luteran z wschodnich Niemiec. Chodzi także o anihilację ogromnej ilości prawosławnych chrześcijan, którzy są ogromnym zagrożeniem dla Rzymu, bo to jest ten trzeci Rzym. Drugi Rzym, czyli Konstantynopol, już nie istnieje. Istnieje jeszcze Moskwa, czyli drugi Rzym. Teraz oprócz Rzymu tego klasycznego. I następna rzecz bardzo ważna, którą jeszcze udało się osiągnąć Adolfowi Hitlerowi, no to udało mu się w wyniku swojej przegranej wojny sfaszyzować i nazyfikować partię republikańską poprzez OSSS i CIA w Stanach Zjednoczonych. Więc wydaje mi się, że owoce Adolfa Hitlera są bardzo, ale to bardzo podobne do doktryny antyheretyckiej, kontrreformacyjnej Towarzystwa Jezusowego. Ale to jest taka dziwna sprawa, bo Hitler, z tego co wiadomo, nie był katolikiem, prawda? On nawet chyba nie był chrześcijaninem. Był katolikiem, oczywiście, był chrzczony jako katolik. To znaczy, był, ale on się nie uważał za katolika, przynajmniej z tego ze wszystkich zapisków wynika, że nie był po prostu. Końca życia oddawał daninę na Kościół rzymskokatolicki. No, to jest właśnie taka sprawa sporna, bo słyszałem właśnie, czy czytałem też u różnych historyków, że on po prostu chciał zrobić porządek z Kościołem katolickim, jeśli oczywiście najpierw się uporałby z całą Europą, prawda? To później chciał się zabrać za Watykan, powiedzmy, że on chciał być, powiedzmy, na samej górze, prawda? To jest dezinformacja. Dezinformacja, aha. Niesamowita dezinformacja. Tak samo jak dezinformacja na temat tak zwanego spisku żydowskiego z kolejną bzdurą, niesamowitą wręcz, to jest to połączenie sionizmu z faszyzmem żydowskim obecnym, czy też z Żydami. To w ogóle jest takie pomieszanie z poplątaniem. W ogóle nie patrzeć na to, do jakich zakonów należą ci Żydzi, którzy tworzą tak zwany sionizm. Zresztą wielu sionistów nie jest także Żydami. Powinniśmy to sobie uświadomić, że to wszystko jest zupełnie czymś innym, że teraz dwie największe siły na świecie to jest zakon jezuitów będący w posiadaniu papiestwa, który jest równoznaczny z Illuminati bawarskimi, którzy zostali założeni przez jezuitę Adama Weishaupta, który następnie działał na polecenie jezuitów, którzy zostali zniszczeni przez papieża Klemensa XIV w roku 1773 i zemścili się na krajach, które wygnały ich, poprzez oczywiście Napoleona, który był nazwany zresztą ten najbardziej znany rewolucjonista. Claude. Rewolucjonista francuski? No. Robespierre? Robespierre na koniu, dokładnie. Uh-huh. Już mnie troszkę muli, bo jest późno. Uh-huh. Się potem wytnie.
Tak. Może wy macie jakieś pytania jeszcze do Marcina? Ostatnia możliwość, radionafali.com lub telefon 22 398 82 26 i wewnętrzny 321. A właśnie, wracając do dzisiejszego tematu, postanawiam podać Państwu różne ciekawe pozycje do bibliografii tego oto tematu. Pierwsza, którą bardzo polecam, to jest książka Erika Johna Phelpsa, Vatican Assassins. Wszystko jest dostępne w linkach książki na mojej stronie zakazana wiedza pisane razem.wordpress.com. Polecam wejść na zakładkę książki, kliknąć tam i rozkoszować się pewnymi bardzo ciekawymi, rzadkimi publikacjami, chociażby takimi jak publikacja Erika Johna Phelpsa Vatican Assassins, którą wszystkim Państwu polecam. Jest to niesamowita książka opowiadająca ukrytą historię jezuitów. Książka Avrom Manhattana, Vatican Holocaust in Croatia. Książka byłego kapłana rzymskokatolickiego Charlesa Cinque, 50 Years in the Church of Rome. Książka to jest bardzo ciekawe, dostępna w języku polskim. Można kupić na Allegro. Akcja Ocalenie, Watykańska przystań nazistów, autorstwa Marka Aronsa i Johna Loftusa. Numer 5, Days of Our Years, Piera van Passena, z którego cytowałem pozycję Kościoła katolickiego dotyczącą faszyzmu z Civilita Katolika. Numer 6, Revenging Wolves, Monika Farrell. Numer 7, coś po niemiecku, Der Vatikan und der Osten, Wilfred Daim. I 8, Holokaust w niepodległym państwie Chorwacji, autorstwa Laszlo M. Kostisia. Oczywiście wiele różnych ciekawych antyjezuickich książek mogą Państwo znaleźć na stronie www.arcticbeacon.com. Powtórzę, www.arcticbeacon.com. Bardzo ciekawa strona internetowa, która się nazywa Investigative Journal, czyli dziennikarstwo śledcze wysokiej rangi. I drodzy Państwo, oczywiście zapraszam na następną zakazaną wiedzę, zapraszam na moją stronę internetową. No i oczywiście warto zapoznać się z tymi pozycjami książkowymi, są dostępne za darmo, tylko i wyłącznie polecam kliknąć na mojej stronie na zakładkę książki i wybrać odpowiednią pozycję książkową, wpisać się w ten kod, czy też ten link, który jest podany, skopiować go do swojej przeglądarki, nacisnąć Enter i pobrać. Teraz tylko potem trzeba dużo poczytać i wtedy możemy rozkoszować się wiedzą absolutnie niedostępną w naszym kraju. W naszym kraju, który wiadomo jest pod pewną okupacją i troszeczkę inną niż była, ale praktycznie jesteśmy ciągle okupowani i powinniśmy o tym dobrze wiedzieć. Zresztą wracając do tematu jezuityzmu, warto także nadmienić, że człowiek, który organizował całą wyprawę prezydenta Kaczyńskiego na lotnisku w Sewierni, był jezuita Tomasz Turowski. To jest bardzo ciekawa sprawa. Pracował w polskiej edycji Radia Watykańskiego w roku 1978 za pontyfikatu Jana Pawła II. Także, dodam tak, Marcinie, że to szpieg radziecki też. Oczywiście, ja mówiłem, że wszystkie organizacje wywiadowcze działają razem, nie osobno. I to warto dodać. Czyli zostawiam Państwa z tymi tutaj ciekawymi i prowokującymi tezami i postanawiam, że Państwo na pewno to sprawdzą i następnym razem będzie więcej telefonów. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Przepraszamy za problemy techniczne. Nie były z mojej winy, ja tutaj tylko łączę się poprzez Skype'a. Mam nadzieję, że następnym razem będzie Państwa jeszcze więcej niż dzisiaj i dziękuję za uwagę. To była zakazana wiedza, Marcin Dachtera, techniczny Claude Monet, który często się udzielał. Dziękuję za pytanie, za dyskusję i żegnamy wszystkich słuchaczy. Czekajcie na podcast, będzie wyczyszczony, gdzie można sprawdzić pewne dane, które tutaj podałem. I szukajcie w tej bibliografii tych odpowiedzi. Jest to wiele różnych ciekawych książek, które warto przeczytać.